Z dniem dzisiejszym Robert Biedroń oficjalnie objął urząd w Słupskim Ratuszu. Prezentujemy obszerny fragment z sobotniego zaprzysiężenia i pierwszej konferencji prasowej. Mamy również relacje ze spotkania piłkarek ręcznych MKS Słupia Słupsk z przedszkolakami i zapowiedź kolejnego spotkania w ramach Klubu Czarnego Krążka. W sobotę 6 grudnia odbyło się oficjalne zaprzysiężenie Roberta Biedronia na prezydenta Słupska. Wydarzenie to ściągnęło do słupskiego ratusza tłumy zarówno urzędników, przedstawicieli ogólnopolskich mediów, jak i zwykłych mieszkańców Słupska, którzy chcieli osobiście pogratulować nowo wybranemu prezydentowi miasta. Sala 211, w której odbywają się sesje Rady Miejskiej, chyba nigdy jeszcze nie przeżywała takiego oblężenia, należy zatem docenić kunszt niemieckich budowniczych za przygotowanie wytrzymałych podłóg i stropów. Na uroczystości pojawił się także bezpośredni rywal Roberta Biedronia z drugiej tury wyborów, Zbigniew Konwiński, a także Janusz Palikot, z którego listy nowy prezydent dostał się do parlamentu. Sobotnie zaprzysiężenie było również doskonałą okazją dla odchodzącego włodarza miasta Macieja Kobylińskiego do oficjalnego pożegnania się z mieszkańcami. Szanowni Państwo, powiem po prostu to, co przekazałem panu prezydentowi Biedroniowi, wkładając tu łańcuch. Powiedziałem, że robię to żalem, ale jednocześnie z nadzieją. No żalem dlatego, że się przyzwyczaiłem, a z nadzieją, że ten bardzo trudny obowiązek będzie wykonywał bardzo dobrze. Rozbudził nasze nadzieje i wiem, że zrobił wszystko, żeby tych nadziei nie zabić. Panie Prezydencie, wszyscy zabrali się do Pana dyspozycji, bo Słupsk jest dla nas wartością największą. Życzę Panu wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A jednocześnie pozwólcie Państwo, że przywitam bardzo serdecznie mamę Pana Prezydenta, Panią Helenę Biedroń. Listy gratulacyjne między innymi od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odczytała zgromadzonym dyrektorka Słupskiego Ośrodka Kultury Jolanta Krawczykiewicz. Po uroczystej przysiędze Robert Biedroń wygłosił swoje pierwsze oficjalne przemówienie jako prezydent Słupska. Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy oddali na mnie głos, a także wszystkim, którzy brali udział w wyborach i głosowali na moich kontrkandydatów. Moim kolegom kontrkandydatom dziękuję za merytoryczne współzawodnictwo. Dziękuję panu posłowi Zbigniewowi Konwińskiemu za grę Fair Play, wspaniałą kampanię, podczas której mogliśmy wymieniać się argumentami i rozmawiać o przyszłości Słupska. Odchodzącemu prezydentowi dziękuję za lata służby na rzecz miasta i lokalnej społeczności. Pragnę podziękować także tym wszystkim, dzięki którym tutaj dzisiaj jestem, prywatnie i zawodowo. Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na odbiór gratulacji i na pierwszą konferencję prasową w nowej roli. Ja jestem prezydentem elektem, nie wiem, która jest godzina, nie ma tu zegara, ale od godziny 50 minut? 5 minut. Pozwólcie Państwo, że skorzystam z tej okazji, że najpierw zobaczę na to, jak wygląda sytuacja w mieście. Ja do wielu informacji, ze względu na to, że nie byłem jeszcze prezydentem, byłem tylko i wyłącznie prezydentem elektem, nie miałem dostępu. Dzisiaj jest sobota, od poniedziałku zabieram się do ciężkiej pracy. Będę podejmował także pierwsze decyzje personalne. Oczywiście przez ten czas, od kiedy jestem prezydentem elektem, pracowałem, konsultowałem, przyglądałem się, podejmowałem różne decyzje nieoficjalnie, jeśli chodzi o strategię taką mojego działania, ale żadnej decyzji oficjalnej podjąć nie mogłem i nie chciałem. Więc pozwólcie Państwo, że w przyszłym tygodniu spotkamy się i porozmawiamy o kwestiach personalnych i o pierwszych moich decyzjach. Zamierzam otoczyć się wszystkimi ludźmi, dla których dobro miasta, a nie dobro partii albo układu jest najważniejsze. Zapraszam do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli i o tym marzę. Państwo już pewnie zauważyliście, jaki będzie styl mojego zarządzania miastem. To nie będzie na pewno przywiązanie do szyldu partyjnego czy politycznego. To będzie otwarcie na mieszkańców i każdy, kto chce budować przyszłość Słupska, będzie zaproszony do tej współpracy. Jak pan wie, różne układy i koterie były w Słupsku. Zrobię wszystko, żeby także je rozbić.
Poniedziałek jest pierwszym dniem urzędowania nowego prezydenta. W przeciągu kolejnych powinniśmy poznać skład gabinetu prezydenckiego, a także wyniki raportu otwarcia, o którym Robert Biedroń wspominał jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Piłkarki ręczne Słup i Słupsk tym razem nie przebywały na parkiecie w roli zawodniczek, a przeciwnie, trenerek. Słupskie szczypiornistki wzięły udział w grach i zabawach wspólnie z dziećmi z przedszkoli numer 12 i 19. Maluchy wraz z piłkarkami przez blisko 2 godziny czynnie trenowały w hali lekkoatletycznej. Były skoki, rzuty, gra w koszykówkę, piłkę nożną i piłkę ręczną. Jak to się stało, że dzieci z pani placówki dzisiaj z pierwszoligowymi piłkarkami ręcznymi trenują w hali? No, okazja to przede wszystkim Mikołajki. Ale zacznijmy od początku. W 2012 roku powstał taki wspólny projekt przedszkola numer 12, przedszkola numer 19 i Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczący rozwijania sportu wśród dzieci. No, ważne jest to, żeby od najmłodszych lat one uczestniczyły w takich właśnie zajęciach sportowych, które świetnie rozwijają je pod tym względem. No i tak jak mówiłam właśnie, od 2012 roku wspólnie dwa przedszkola przyjeżdżamy 2 razy w tygodniu z naszymi dziećmi na halę lekkoatletyczną. Pan dyrektor udostępnił nam bezpłatnie ten obiekt, za co jesteśmy do dzisiaj wdzięczne. I dzieci tutaj pod okiem trenera trenują, rozwijają swoje talenty sportowe, ponieważ nasze obydwie placówki również od 2012 roku mają taki tytuł Szkoła Odkrywców Talentów, przyznany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji. I jeszcze dodam, że w tym roku dostałyśmy kolejny taki tytuł, jest to Mistrz Odkrywania Talentów, również właśnie za tą inicjatywę, z okazji której się tutaj dzisiaj spotykamy. Chciałem zapytać o ten wariant taki edukacyjny, że jeśli jest ruch i to z zawodniczkami profesjonalnymi, czy to potrafi zaszczepić takiego sportowego bakcyla, który zaprocentuje u dzieciaków w przyszłości? Ależ oczywiście, pomyślało o tym nasze ministerstwo w artykule 13 ustawy o systemie oświaty. Wręcz nakazuje się prowadzić zajęcia ruchowe z najmłodszymi. My to robimy z ogromną przyjemnością od 2 lat w wspólnym projekcie. Dzisiaj spotkały się zawodniczki piłki ręcznej. 2 lata temu gościliśmy piłkarze koszykówki, koszykarzy czarnych, rok temu Gryfonsów, dziś przyszła kolej na zawodniczki i uważam, że to jest świetny pomysł, ponieważ jak nasze doświadczenia wskazują, nasi wychowankowie rozwijają swoje talenty poza przedszkolem, już w murach szkół podstawowych, gimnazjalnych. Dzisiaj jest tutaj też absolwentka koleżanki przedszkola. Moi absolwenci spełniają się na zawodach pływackich i myślę, że to jest super projekt, super zabawa i przykład dla innych. Dzieciaki wyczekiwały dzisiejszego dnia? Ależ oczywiście, raz na Mikołaja, a 2 na spotkanie. Zawsze zawody sportowe, zajęcia sportowe na hali cieszą się ogromną popularnością zarówno wśród naszych dzieci, jak rodziców. Jest to projekt, który nas wyróżnia. Akcja miała za zadanie zachęcić przedszkolaki do czynnego uprawiania sportu. Mam na imię Hubert. I jak dzisiaj Ci się podoba taka wspólna zabawa z piłkarkami ręcznymi Słupi? Bardzo fajnie. Co Ci się najbardziej podoba? Te rzucanie piłką. Rzucanie nie piłką. A jakie zadania dzisiaj macie wykonywać tutaj w hali? Rzucacie piłką i co jeszcze robicie? Gramy w piłkę. A na co dzień też sport lubisz uprawiać? A piłkarki ręczne? Jak? Dogadujecie się? To co Ci się dzisiaj najbardziej podoba? Rzucanie piłką w kółko albo w materac. Mam na imię Amelka. I jak dzisiaj Ci się podoba ta wspólna zabawa? Dobrze. Co najbardziej? Wszystko. A co robicie? Gramy w piłkę i rzucamy piłkami. Macie na głowach czapki, tak jest bardzo specyficzne. Co to za czapki? Mikołajów. A dlaczego? Bo... Zdaje się, że to mikołajkowe spotkanie. Tak. A na co dzień lubisz aktywnie wypoczywać i uprawiać sport? Dzisiaj spotykacie się z piłkarkami ręcznymi, to jak, w przyszłości chciałabyś piłkę ręczną pograć? Tak. A gdybyś miała wybrać coś, co Ci się najbardziej dzisiaj podoba, co by to było? Granie w piłkę.
Nazywam się Ala. No i jak dzisiaj? Co masz do wykonania za zadania w tej hali? Różne są zabawy i można wszystko robić. I co już robiłaś, a co dopiero będziesz robić? Grać w koszykówkę. Tutaj też jakieś rzucanie widziałem było. Tak. I co trzeba było zrobić? Się schować za skrzynią i rzucać piłkami. A piłkarki ręczne, które na co dzień grają w pierwszej lidze, jak się sprawdzają w roli pań przedszkolanek? Fajnie. A ty myślałaś może, żeby w przyszłości grać w piłkę ręczną? Tak. A już jakiś kontakt z tą piłką ręczną był? Tak. No i gdzie? Jak to wyglądało? Wyglądało to trochę fajnie, a trochę nie. To z dzisiejszego dnia co najbardziej ci się spodobało? Granie w koszykówkę. A ta czapka na twojej głowie? Dlaczego ona jest? Bo jest imprezy na hali. W planach Akademii Minisportu, która organizowała całe wydarzenie, są już kolejne działania na zaszczepienie sportowego bakcyla u najmłodszych. W czwartek odbędzie się kolejne już spotkanie w ramach klubu Czarnego Krążka. Tym razem przygotowano nie lada gratkę dla fanów legendarnej brytyjskiej formacji The Beatles. Co prawda swoją obecnością nie zaszczycą gości ani Paul McCartney, ani Ringo Starr, jednak ich brak powinna osłodzić wszystkim pracownica Słupskiego Muzeum Katarzyna Maciejewska, na co dzień wielka fanka czwórki z Liverpoolu. Gościem najbliższego klubu Czarnego Krążka będzie Katarzyna Maciejewska, wieloletnia fanka zespołu The Beatles. Opowie nam o tych wielkich twórcach muzyki popularnej, pokaże różne gadżety, jakieś anegdoty, ciekawostki, między innymi matrioszki w kształcie członków grupy The Beatles. No i myślę, że będzie bardzo ciekawie, interesująco. Zapraszamy serdecznie. Przewidziany jest też krótki rys historii The Beatles i życiorysów jego członków, a także anegdoty i ciekawostki z nimi związane. Będzie też dużo muzyki.